witam Państwa. Oczywiście jak zwykle dzień dobry, jak zwykle szczęść Boże, no ale jak Państwo wiedzą z ubiegłej niedzieli, że to powitanie jest owszem powitaniem zimowym, powitaniem wciąż jeszcze lutowym, ale nade wszystko powitaniem wielkopostnym. Zaprawiamy się coraz bardziej w tego rodzaju czasie, czasie wyrzeczenia, czasie ofiary, czasie postanowień, realizacji tych postanowień, czasie, który wymaga od nas ogromnej ofiary, jeżeli chcemy, żeby to był czas, który wniesie w nasze życie zmiany czy przemiany, czy jak to woli, czy to właśnie nasze życie udoskonali, bo ono potrzebuje udoskonalenia. Ono psuje się. My na różne sposoby to życie psujemy. Nasze grzechy, nasze zaniedbania, nasze te słabości, to wszystko sprawia, że to życie czasem się rozsypuje. Dlatego właśnie ten czas przez Kościół dany jest nam jako czas Wielkiego Postu, żeby dokonać takiego remontu dobrego pod okiem najlepszego fachowca. Oczywiście tym najlepszym fachowcem jest Chrystus. Ten Chrystus, który cierpi na krzyżu, ten Chrystus, który wisi na krzyżu i to On tam się znalazł, proszę Państwa, z miłości do nas, tak? On tam jest obecny dlatego, że On nas kocha. Gdyby On nas nie kochał, gdyby nie chciał naszego szczęścia, to On by nie był właśnie na tego rodzaju drzewie. Dlatego właśnie ta Jego obecność na tym drzewie jest obecnością pełną miłości i to do nas ludzi grzesznych, tak? Jeżeli On tam idzie, to nie dlatego, że my jesteśmy grzeczni, tylko dlatego, że jesteśmy grzeszni. To właśnie grzech spowodował, że On jest na krzyżu, że On na tym krzyżu umiera, że On na tym krzyżu daje największy dowód miłości, mówiąc, że nie ma większej miłości od tej, gdy to swoje życie oddaje za swoich przyjaciół. Kochani, no właśnie, jesteśmy w Wielkim Poście, przypominam, nabożeństwa wielkopostne, droga krzyżowa, gorzkie żale. Korzystajmy z tego rodzaju propozycji, chodźmy na gorzkie żale, śpiewajmy, włączajmy się, rozważajmy mękę Chrystusa, chodźmy na drogę krzyżową, czy w kościele, czasem są takie drogi krzyżowe na zewnątrz parafii, czy na zewnątrz kościoła. Wszystko to niech będzie przez nas zauważone, bo to kochanie jest właśnie dla nas, to jest dla nas, a my mamy z tego korzystać, a jeżeli z tego korzystamy, to oczywiście nasze życie, że tak powiem, się staje bardziej szlachetne i bardziej odpowiedzialne. Też oczywiście rekolekcje wielkopostne, może już niektórzy skończyli czas takich rekolekcji, niektórzy rozpoczną. W każdym razie pamiętajmy, że czas rekolekcji to czas łaski, czas pojednania się ze sobą, z Bogiem i ze swoim bliźnim. Jednamy się, wyciągamy rękę, wyciągamy dłoń, mówiąc proszę Cię o przebaczenie, mówiąc przebaczam Tobie i dziękuję Tobie za to, że jesteś, za to, że jesteś, że pozwalasz mi na to, żeby właśnie Twoja obecność, czy moja obecność przy Tobie, czy nasza wspólna obecność, żeby to były obecności, które pozwolą właśnie na to, by nastąpił ten dar przebaczenia, ten dar miłości przebaczającej, ten dar miłości, którą ofiaruje nam Jezus Chrystus. Kochani, no właśnie czas Wielkiego Postu rozkręca się i myślę, że już z tego sprawę bardzo dobrze zdajemy. Poza tym, kochani, dzisiaj jest 25 dzień lutego, jest to druga niedziela Wielkiego Postu, jest to też tak zwana niedziela Adgentes, czyli ku ludom, ku narodom. Jest to niedziela, która dzisiaj mobilizuje nas do tego, żebyśmy modlili się za misjonarzy, za misjonarki, za kraje misyjne, żebyśmy modlili się za tych, którzy wyjechali ze swojego kraju, którzy wyjechali ze swojej ojczyzny gdzieś daleko, w niebezpieczne czasem strony, po to, żeby mówić o Chrystusie, po to, żeby głosić Jego Ewangelię, Jego dobrą nowinę, po to, żeby wzywać do nawrócenia. To słyszeliśmy w ubiegłą niedzielę, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Właśnie jadą tam misjonarze, misjonarki, osoby duchowne, osoby świeckie, bo misjonarz to nie tylko ksiądz, nie tylko zakonnik, nie tylko zakonnica, ale także osoby świeckie. To jest lekarz, to jest pielęgniarz, to jest pielęgniarka, to jest murarz, to jest cieśla, to jest technik, to jest nauczyciel, to jest jakiś tam jeszcze inny człowiek, który chce właśnie tamtym ludziom pomagać i tamtym ludziom mówić o Bogu, mówić o zbawieniu, mówić o niebie. Niedziela Adgentes to właśnie dzisiaj modlimy się za misjonarzy i dzisiaj także ich wspieramy nie tylko modlitwą, ale także wspieramy datkiem materialnym, który składamy w kościele do skarbonek. Kochani, no właśnie ta dzisiejsza niedziela, gdy będziemy, bo się, że gdybyśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus wziął ze sobą
sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich i jego odzienie stało się lśniące białe, tak jak żaden na ziemi forusznik wybielić nie zdoła. Ukazał się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Nauczycielu, dobrze, że tutaj jesteśmy, postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. Zjawił się obłok osłaniających, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co to znaczy powstać z martwych. Kochani, widzimy Chrystusa, który przemienia się, na oczach apostołów. Ta przemiana Chrystusa jest wielką radością dla apostołów, którzy byli świadkami tej przemiany. Nawet Piotr zachwycił się, mówiąc: Panie, jak dobrze, że tutaj jesteśmy z Tobą, postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, dla Mojżesza, jeden dla Eliasza, a my jak te wierne psy będziemy gapić się na Was i to będzie dawało nam powód do wielkiego, szczęścia. Oczywiście to nie stało się, co marzył, o czym marzył święty Piotr. W każdym razie stało się coś innego, ważniejszego, bo to w tym momencie otworzyło się niebo, jak to mówi się technicznie, i z nieba odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Zobaczcie, niebo potwierdza synostwo Boże. Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Jezus Chrystus zatem jest Bogiem, ale jeżeli tak, kim On jest, to mamy Jego słuchać. On jest nie jak sztuka dla sztuki. On jest dany nam po to, żebyśmy Go słuchali. Żebyśmy Go słuchali, gdy On do nas mówi. Żebyśmy patrzyli na Niego, gdy On cierpi. Żebyśmy modlili się i do Niego, i razem z Nim. Żebyśmy byli razem z Nim. Mamy Go słuchać, Jego Ewangelia. Ta Jego dobra nowina o zbawieniu to właśnie to słowo, czy te słowa, które On kieruje do nas. Słuchajmy, Chrystus zawsze i wszędzie i bez względu na wszystko. A szczególnie słuchajmy, bo właśnie w tym czasie, który obecnie przeżywamy, czasie Wielkiego Postu. Kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie, wszystkiego lepszego życzę na ten nowy czas, nowy tydzień, który zakończy miesiąc luty i wprowadzi nas w kolejny miesiąc, marzec. A w marcu to już jak w garcu. Jest dzisiaj 25 oczywiście dzień miesiąca lutego, a to oznacza, że tylko kilka dni do zakończenia tego właśnie najkrótszego miesiąca w roku. Jeszcze raz wszystkiego lepszego, zostańcie z Bogiem. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Amen. Dziękuję bardzo.